Autor licznych publikacji, a także magazynów, które emitowane były w TVP, ukazujących tajne operacje służb specjalnych w PRL i III RP. Dziś ze względu na niewygodną dla polityków tematykę dotyczącą ich powiązań ze światem służb specjalnych i przestępczości zorganizowany jest dziennikarzem w pełni niezależnym. Wspiera go major Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, który po tym jak doszło do zmiany władzy w Polsce, postanowił ujawnić swój wizerunek. Wojciech Sumliński, który wszedł w zatarg z władzą, aby ujawnić dotąd nieznane powiązania osób piastujących najważniejsze funkcje w państwie, gościł w Koninie. Książka Niebezpieczne związki Donalda Tuska jest takim uwieńczeniem, jest domknięciem koła tych czterech książek, trzech poprzednich i to jest czwarta. Zaczęło się to wszystko od Niebezpiecznych związków Bronisława Komorowskiego. To był taki trudny czas dla mnie bardzo, kiedy miałem bardzo wiele procesów karnych, cywilnych. Na 2019, Bogu dziękować, zakończyło się dla mnie pomyślnie, ten 20 jeszcze trwa. Ale te, które się zakończyły, 19, zakończyło się wyrokami uniewinniającymi, także Bogu dziękować, jakoś ta ciężka, długa droga powoli dobiega końca, ale rzeczywiście to był długi marsz. Dzisiaj moja sytuacja jest o niebo lepsza niż parę lat temu, bo przecież wtedy, kiedy te procesy na mnie ciążyły, te oskarżenia fałszywe, to rzeczywiście nie było łatwo, a był to właśnie czas, kiedy powstawała książka Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego, w której udało się pokazać, że Bronisław Komorowski popełnił bardzo wiele zła, że związał się z przestępcami, a także z ludźmi, którzy pracowali dla rosyjskiego wywiadu, z niejakim Kopylowowem, który był człowiekiem, oficerem GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. A Bronisław Komorowski jemu przekazywał tajemnice państwowe, służbowe. To jest niebywałe, że Komorowski dotąd za to nie odpowiedział. Wojciech Sumliński to najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce. Wielokrotnie próbowano go zdyskredytować i podważyć wiarygodność. W książce Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego Wojciech Sumliński odsłonił prawdę o powiązaniach polskiego rządu z rosyjskimi służbami, a także z mafią pruszkowską. Bronisław Komorowski współpracował z międzynarodową organizacją przestępczą ukrytą pod ładną nazwą Fundacja Pro Civili. W rzeczywistości była to bandycka przestępcza grupa. Mafijna grupa, nazwijmy rzecz po imieniu, która doprowadziła do defraudacji miliardów złotych wytransferowanych na Cypr, a stamtąd do Rosji. Doprowadziła do śmierci wielu osób. Oficerowie Centralnego Biura Śledczego próbowali rozwikłać tę zagadkę. Nie pozwolono im, niszczono jednego po drugim. Tych, którzy zbytnio zbliżyli się do prawdy, spotykał bardzo zły los. Tak jak w przypadku samego dziennikarza, który dochodzenie do prawdy omal nie przypłacił życiem. Najgłośniejszy z procesów wytoczonych przeciwko niemu dotyczył działalności założonej przez oficerów WSI spółki Megagaz, która doprowadziła do defraudacji 700 milionów złotych. Dziennikarzowi przedstawiono zarzuty korupcyjne przy weryfikacji WSI. Była punktualnie 6:00. Stanąłem pod drzwiami i usłyszałem: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, proszę otwierać. Początkowo było ich 8. Poinformowali mnie, że jestem zatrzymany pod zarzutem ujawnienia aneksu do raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI. Poprosili, bym nie utrudniał czynności. Nie utrudniałem. Poprosili, bym nie oddalał się od wskazanego funkcjonariusza. Nie oddalałem się. Tak Wojciech Sumliński komentuje tę absurdalną sytuację, która być może byłaby śmieszna, gdyby, jak sam podkreśla, nie była jednocześnie groźną i tragiczną. Opis ten przypomina proces Józefa K. z powieści Franca Kawki, tyle że główny bohater nie wie ani za co, ani przez kogo zostaje oskarżony. Tu padają konkretne zarzuty, ale nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Sprawa toczyła się przez 8 lat. W trakcie prowadzonego postępowania dziennikarz próbował targnąć się na własne życie. W kościele podjął próbę samobójczą, po latach został uniewinniony. Niebezpieczne związki Donalda Tuska ukazują relacje byłego premiera z wywiadem niemieckim, światem służb specjalnych i mafijnym półświadkiem. Donald Tusk w 90 roku przyprowadza na spotkanie ze swoimi gdańskimi kolegami, którzy za chwilę przejmą w Polsce władzę, przyprowadza Wiktora Kubiaka, przedstawiając go jako człowieka, za którego ręczy, mówiąc, że to jest polonijny biznesmen, człowiek, który zarobił miliony dolarów i te miliony dolarów chce przeznaczyć na walkę z komunistami, bo nienawidzi komunistów, chce, aby nigdy więcej nie wrócili do władzy. Jednym słowem, Donald Tusk ręczy za Wiktora Kubiaka i legenduje go. Kim naprawdę był Wiktor Kubiak? Był obok Dariusza Przewiczewskiego i Grzegorza Rzemka jednym z trzech najważniejszych filarów afery FOS. Państwo być może pamiętacie, czy była ta afera Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego zdefraudowano, gdzieś wyparowały 1 700 000 000 dolarów. Nawet dziś ta kwota robi wrażenie, a w 1989 roku 1 700 000 000 dolarów, no to była kwota absolutnie gigantyczna, wielokrotnie większa niż dziś. Za te pieniądze
wywiad wojskowy przy pomocy Wiktora Kubiaka, przy pomocy Przybyszewskiego i Grzegorza Rzemka, budował rozmaite spółki, firmy, budował media i zbudował także partię polityczną, która za chwilę w Polsce przejęła władzę. Politycy do tej pory nie zostali rozliczeni. Czy przyznano im więc immunitet bezkarności? Jak przyznaje Wojciech Sumliński, oznaczałoby to konsekwencje wagi międzynarodowej, a na podjęcie takiej walki państwo polskie na ten moment nie jest gotowe. Chodziło mi o to, żeby po prostu pokazać to, żeby pewni ludzie wiedzieli, a także ci, którzy mieliby takie pomysły na przyszłość. To nie jest bezkarne, to jest zauważane, to jest widoczne. To nie może tak być, to nie może tak się skończyć. Innymi słowy, temu to służyło. Ja dlatego miałem nadzieję, liczyłem na to, że to będzie miało puentę. Puentę pokazującą, że tego typu historie nie zostają niezauważone, nie zostają, jeżeli nawet nie bezkarne, to przynajmniej nie zostają niepokazane. No cóż, no okazało się, że wciąż jeszcze jesteśmy państwem za słabym na to, żeby takie historie puentować. Wciąż na puentę oczekują także inne historie. Zabójstwo Andrzeja Lepera, Sławomira Petelickiego, morderstwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Najnowsza publikacja Wojciecha Sumlińskiego, Komisarz pomiędzy niebem a piekłem, opisuje niezwykłą historię oficera Centralnego Biura Śledczego Jacka Wrony, który poznał świat mafii rosyjskiej, włoskiej i polskiej, a jednocześnie doświadczył cudu wyzdrowienia swojej córki, który był uwzględniony przy procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Już niedługo dziennikarz odsłoni prawdę o Jedwabnym. Częstokroć to, co obserwuje opinia publiczna, to teatr, a prawdziwe życie jest za kurtyną. My widzimy iluzję, prawda jest gdzieś zakrywana, twierdzi najbardziej inwigilowany dotąd dziennikarz śledczy w Polsce. Dzięki jego wytężonej wieloletniej pracy widzowie tego spektaklu zwanego polską rzeczywistością polityczną są coraz bliżej prawdy.